Witajcie dzieci. Tutaj Estera. Przeczytam Wam dzisiaj 21 rozdział książki, Czy naprawdę misjonarze się nie boją? Pod tytułem Lampart atakuje. Słuchajcie uważnie. To było naprawdę niesprawiedliwe. Inni chłopcy poszli dzisiaj ze swoimi ojcami na polowanie, a tylko Mustafa musiał w tym czasie orać ziemię. Chłopiec ze złością szarpnął za pierścień przymocowany do nozdrzy wołu, aby powstrzymać go od podgryzania trawy. – Ruszaj się, ty leniwa bestio! – krzyknął na niego. Jego ojciec chrząknął za pługa, a być może chichotał. Mustafa był zbyt rozżalony, aby zwrócić na to uwagę. Jak ma się stać dobrym myśliwym, skoro nawet nie ma możliwości pójść na polowanie, a do tego prowadzenie wołu należało do kobiecych prac. A on był mężczyzną. No dobra, prawie mężczyzną. Ale na pewno nie był kobietą. Powinien być teraz na polowaniu. Przecież miał zostać wielkim myśliwym, wielkim wojownikiem. Dość już, powiedział tata. Pozwólmy mu odpocząć, a my w tym czasie możemy się posilić. Wół był wyraźnie zadowolony z chwili odpoczynku. Leniwie zaczął skubać trawę. Słońce stało w zenicie, prażąc niemiłosiernie. Ojciec zabezpieczył płuk i przysiadł na skraju polany. Mustafa zwykle siadał przy ojcu, ale dzisiaj, na bur przeszedł na drugą stronę pola. Tam wspiął się na cierniste drzewo, ostrożnie omijając długie, ostre szpikulce. Sadowiąc się na szczycie płaskich, rozpostartych konarów, z dala od zapachu świeżo przeoranej ziemi, wyjął uprażone ziarna kukurydzy i wrzucił kilka garści do ust. Usłyszał odgłos siekania dochodzący z oddali. To pewnie Ferengi, bezbarwni ludzie. Mustafa widział ich raz. Ich skóra była blada, jakby cierpieli na jakąś chorobę, a włosy były słabe i zwiotczały. Mówili śmiesznym językiem i nosili cudaczne ubrania. Mustafa słyszał, że nie czcili od Bara, ale jakąś osobliwą istotę, którą nazywali jedynym Bogiem. Potrząsnął głową z politowania dla tych ludzi. Jego rodzina była pobożna, zawsze dokładna w składaniu ofiar i troskliwa w poszanowaniu domowych bożków. Dobrze im się wiodło: mieli wołu i aż pięć krów. Ojca było stać nawet na to, aby zakupić broń od objazdowego sprzedawcy. To było naprawdę coś. W końcu tylko kilka osób w całej wsi stać było na broń. Nagle z rozmyślań wyrwał go ryk wołu. Mustafa nie zareagował. Wół zaryczał ponownie i zaczął szarpać pługiem. Tata wstał, jednym ruchem pochwycił strzelbę i odbezpieczył ją. Nie ruszaj się, Mustafa. Pozostań w ukryciu, powiedział. Nieopodal, pośród drzew, skradał się gotów do ataku Lampard. Wtem rozległ się dźwięk wystrzału i Lampard padł jak rażony gromem. Tata go trafił! Mustafa ześlizgiwał się z drzewa, gdy tato nieoczekiwanie krzyknął. Mustafa obejrzał się przez ramię i dostrzegł, że Lampard pędzi przez polany. Dokładnie na tatę. Dwa susy i już był przy nim. Powalił mężczyznę na ziemię ze wściekłym charkotem. Wół szarpał się w dzikim przerażeniu, próbując uwolnić się z jarzma. Mustafa krzyczał na całe gardło. Niewiele myśląc, zeskoczył z drzewa, chwycił gałąź i wymachując nią nad głową, biegł w stronę lamparta, nadal głośno krzycząc. Lampard przez chwilę nerwowo kręcił się w miejscu, a Mustafa podskakiwał, nie przestając krzyczeć i wymachiwać kolczastą gałęzią. Przez chwilę ich spojrzenia się spotkały. Lampard wyszczerzył zakrwawiony kły, po czym kuś tykając na trzech łapach skierował się w pobliskie krzaki. Mustafa przyklęknął koło ojca. Krew pokrywała jego twarz, a spod podporanionej skóry przebłyskiwała biel kości. Ojciec Uniósł w jego kierunku rękę i Mustafa dostrzegł głębokie nakłucia po kłach lamparte. Odzież ojca coraz mocniej nasiąkała krwią. Mustafa jęknął słabo, a jego ręka opadła bezwładnie. Mustafa skoczył na nogi. Już chciał biec w stronę wsi, gdy przypomniał sobie odgłos dochodzący z pola białych ludzi. — Ferengi! — byli przecież najbliżej. Biegł co sił. Bose stopy niemal nie dotykały czerwonej ziemi. Serce waliło mu jak oszalały. Odbar modlił się w myślach. Odbar sam już nie wiedział o co prosić. Usłyszał trzask rozlegający się z pobliskich krzaków. Którędy pobiegł lampart, Czy aby nie przyczaił się znów do ataku? Choć wydawało się to niemożliwe, Mustafa zaczął biec jeszcze szybciej. Wbiegł na podwórko. Nawet podwórze tych ludzi było jakieś dziwne, zupełnie inne od tych, które znał. Jeden z białych ludzi rąbał drewno, pomagało mu dwóch mężczyzn ze wsi. Mustafa zatrzymał się nie bardzo wiedząc, co dalej począć. A co jeśli Ferengi nie zechcą pomóc? Co jeśli ich jedyny Bóg nie pozwoli na udzielenie pomocy? Przecież wiedzą, że rodzina Mustafy nie uczestniczyła w ich religijnych spotkaniach. Jednak wspomnienie zakrwawionej twarzy ojca sprawiło, że odrzucił wszelkie wątpliwości. Podbiegł do białego człowieka i padł przed nim na kolana, błagając o pomoc. – Lampard zaatakował mojego ojca, który teraz leży umierając. – Proszę nam pomóc – wysapał Mustafa. Zapomniał, że wojownik nigdy nie błaga i nie pada przed nikim na kolana, ale w tej chwili życie ojca było ważniejsze. Na początku biały mężczyzna nie do końca rozumiał, co chłopak mówi, ale jeden z miejscowych szybko mu przetłumaczył. Biały człowiek krzyknął przez podwórze do kogoś stojącego blisko domu, aby przyniósł mu jego broń. Gdzie? krótko zapytał Mustafę. Słowa chłopca brzmiały obco, lecz prędko zdołali się porozumieć. Jeden z mężczyzn z wioski nadbiegł z bronią białego człowieka w jednym ręku i swoim oszczepem w drugim. Mustafa pobiegł przed nimi, wskazując drogę do ojca. Mężczyźni przynieśli rannego do kwadratowego domu białych. W środku świeciły dziwne metalowe lampy. Mustafa obserwował w milczeniu, jak biała kobieta oczyszcza zakrwawioną głowę taty, posypuje rany jakimś białym proszkiem, następnie bierze maleńką metalową igłę i zszywa rany. Mustafa z trudnością rozumiał mowę tych dziwnych ludzi. Nieco dziwiło go ich zachowanie. Nie lamentowali wołając do odbara, nie zaklinali go o uzdrowienie, nie zapalili nawet żadnych kadzidełek. W domu nie dostrzegł ani jednego ołtarzyka ku czci bożków domowych. Zaczął obawiać się o bezpieczeństwo swojego ojca. W tym domu nie było żadnej ochrony przeciw złym duchom. Teraz mogą wpełznąć w ojca przez jego pociętą skórę. Inna biała kobieta przyklęknęła przy Mustafie, ujęła jego dłonie i spojrzała w twarz. Zaczęła wolno mówić. Słowa w jej ustach były dziwnie zniekształcone, a obcy akcent utrudniał mu zrozumienie jej. Nie martw się o ojca. Bóg jest przy nim, nie pozwoli mu umrzeć. Mustafa nie był tego taki pewien. Czy ta kobieta nie rozumiała, że byli wyznawcami od Bara, a nie jej Boga? Nie jesteśmy dziećmi waszego jedynego Boga, próbował wyjaśnić. Czcimy od Bara. Wszyscy ludzie są dziećmi Boga, odpowiedziała z ciepłym uśmiechem. Mustafa spojrzał na bezwładne ciało ojca leżące na stole, potrząsnął głową, próbował wyglądać godnie, wojownik przecież nie płacze. Złe duchy są silne, potrzebnych jest wiele dobrych duchów, aby przełamać ich siłę. Trzeba złożyć wiele ofiar, wyjaśnił. Bóg jest potężniejszy. Sam jeden może pokonać całe zło. On jest panem wszystkiego, słowa kobiety brzmiały zaskakująco pewnie. Bóg kocha twojego Ojca i nie pozwoli mu umrzeć. Gdy tylko Twój Tato wyzdrowieje, musicie przyjść i posłuchać o jedynym Bogu. Zatem zawarli umowę, tak jak dobija się targu na bazarze. Mustafa skrzyżował swoje ramiona i przytaknął zdecydowanie. Dokładnie tak, jak podpatrzył to u mężczyzn kończących długie targi przystaniem na warunki transakcji. W końcu, póki ojciec nie wyzdrowieje, to Mustafa stoi na czele rodziny. Teraz to on zawierał umowy. Jeśli tato wyzdrowieje, wtedy przyjdziemy posłuchać o waszym Bogu. Ojciec poruszył się, jego ramię drgnęło, a oczy otworzyły się. Mustafa, wyszeptał, dziękuję ci, synu. Mustafa poczuł pewność, że jego ojciec przeżyje i odzyska pełną sprawność, a skoro jedyny Bóg dotrzymał swojej części umowy, to Mustafa dotrzyma swojej.